Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem wam o tym, jak Amerykanie w końcu II wojny światowej i po jej zakończeniu ściągnęli do Stanów Zjednoczonych naukowców III Rzeszy. Dowiecie się, po co byli oni potrzebni Amerykanom? A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski pan Andy Sadanowicz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz kancelaria prawofilipa.pl Gdy kończyła się druga wojna światowa Amerykanie i Sowieci zaczęli pilnie poszukiwać niemieckich naukowców Robili to z dużym zaangażowaniem, znacznie większym niż było to w przypadku niemieckich zbrodniarzy wojennych. Zarówno Amerykanom, jak i Sowietom zależało na wykorzystaniu niemieckich naukowców do realizacji swoich własnych celów. Amerykanie i Sowieci zamierzali zmusić ich do tego, aby po zakończeniu wojny pracowali dla nich i to z równie wielkim zaangażowaniem, jak robili to w czasie III Rzeszy. Oba mocarstwa, Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, zamierzały ten cel osiągnąć, posługując się swoimi własnymi metodami. Nie trzeba chyba dodawać, że te metody były zupełnie odmienne. Amerykanie, naród bardzo pragmatyczny, postanowili przekonać niemieckich naukowców do podjęcia współpracy z nimi. Sowieci natomiast zamierzali zmusić ich siłą do tej współpracy co nie było zbyt trudnym zadaniem. Krótko mówiąc, niemieccy naukowcy, jeśli już znaleźli się w rękach Amerykanów bądź Sowietów, nie mieli specjalnego wyboru. Musieli się na taką współpracę zgodzić. Taka zgoda i tak była lepszym rozwiązaniem od procesu i prawdopodobnej kary śmierci, jaka mogła ich spotkać w ich wyniku. W ten właśnie sposób setki niemieckich naukowców znalazły się w Stanach Zjednoczonych i Związku Sowieckim, de facto w dwóch zupełnie innych światach. Amerykanie dokonali tego w ramach operacji prowadzonej przez Biuro Służb Strategicznych, czyli OSS, pod kryptonimem Overcast, którą po zakończeniu wojny przemianowano na operację o kryptonimie Paperclip. W ramach tej operacji najważniejsi naukowcy III rzeszy, którzy zamiast trafić przed międzynarodowy trybunał wojskowy w Norymberdze, który po wojnie zajmował się sądzeniem hitlerowskich zbrodniarzy, znaleźli się w Stanach Zjednoczonych. Już pierwsze ich przesłuchania uświadomiły Amerykanom, jak bardzo prześcignęli oni amerykańskich naukowców w swoich odkryciach, zwłaszcza w tak strategicznej dziedzinie, jaką są badania nad nowymi rodzajami broni. Od razu doszli do przekonania, że muszą zrobić wszystko, aby wykorzystać ich potencjał do budowy potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych, które po wojnie musiały przeciwstawić się Związkowi Sowieckiemu. To niezwykle pragmatyczne podejście nakazywało Amerykanom zapomnieć o ich udziale w hitlerowskich zbrodniach. Ale warunkiem tego było to, że teraz z równie wielkim zaangażowaniem będą oni pracowali na rzecz Stanów Zjednoczonych. Był tylko jeden problem z tym związany. Takiemu rozwiązaniu przeciwstawili się amerykańscy naukowcy. Doszło nawet do tego, że w końcu 1946 roku 50 znanych amerykańskich naukowców, wśród których znalazł się m.in. Albert Einstein, napisało list do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Harrego Trumana, wyrażając w nim swój zdecydowany sprzeciw wobec praktyk korzystania z wiedzy naukowców Hitlera. Truman milczał jednak w tej sprawie, ale w reakcji na ten list, amerykańskie władze postanowiły uporządkować cały ten proceder. W tym celu utworzone zostały dwa programy rządowe dotyczące byłych nazistowskich naukowców. Jeden pod kuratelą Pentagonu, nazwany obronnym programem imigracji naukowców, i drugi program pod nadzorem amerykańskich służb, zwany programem interesu narodowego. I właśnie w ramach obu tych programów Amerykanie zatrudnili u siebie byłych hitlerowskich naukowców. Jednym z nich był Werner von Braun, który w czasach III Rzeszy skonstruował między innymi rakietę V-2, której tak bardzo obawiali się w czasie wojny zachodni alianci. Gdy von Braun kierował hitlerowskim programem produkcji rakiet V2, który był realizowany w fabryce Mittelwerk koło Nordhausen, zgodził się na utworzenie obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora i wykorzystywanie jego więźniów do niewolniczej pracy w jego fabryce. Ci więźniowie umierali tysiącami wskutek bicia, niedożywienia i wycieńczenia. To wszystko działo się za przyzwoleniem von Brauna, ale to nie miało dla Amerykanów znaczenia. Dla Amerykanów liczyła się przede wszystkim wiedza, jaką na temat rakiet dysponował von Braun. Przez pierwsze trzy lata von Braun pracował najpierw w ośrodku badawczym w Teksasie, a następnie został przeniesiony wraz ze swoim zespołem do ośrodka badawczego Redstone Arsenal w Alabamie. Tam przez następne lata pracował nad rakietami balistycznymi typu Jupiter i Saturn. W 1958 roku von Braun odniósł spektakularny sukces, gdy jego rakieta Jupiter C wyniosła na orbitę Explorer 1, pierwszego amerykańskiego satelity. Jeszcze większym sukcesem von Brauna było wyniesienie 5 maja 1961 roku na orbitę okołoziemską, skonstruowaną przez niego rakietą Mercury Redstone, Alana Shepard'a, pierwszego amerykańskiego astronauty. Misja Shepard'a okazała się kluczowym krokiem do wysłania człowieka na Księżyc, co było również od wielu lat osobistym marzeniem von Braun. To jednak nastąpiło dopiero 20 lipca 1969 roku, kiedy rakieta Saturn V w ramach misji Apollo 11 wyniosła na Księżyc kilku amerykańskich astronautów. Po tej misji von Braun stał się jednym z najsławniejszych naukowców świata. Pisały o nim wszystkie gazety. W jednym z numerów francuskiego magazynu *Paris Match* na okładce znalazło się zdjęcie von Braun'a, a w numerze opisano jego niesamowity sukces, jakiego doświadczył były naukowiec Hitlera. Ale wtedy stało się coś, co mocno zagroziło jego pozycji w Stanach Zjednoczonych. Do redakcji francuskiego magazynu zaczęły napływać listy od byłych więźniów obozu koncentracyjnego Mittelwerk, których w czasie wojny zmuszano do niewolniczej pracy przy budowie rakiet V2. Niektóre z tych listów przywoływały sytuacje, w których to von Braun miał osobiście decydować o rozstrzelaniu małowydajnych więźniów. Jednak nikt jeszcze nie zamierzał z tego powodu postawić von Brauna przed sądem. Gdyby zrobili to Amerykanie, musieliby tym samym przyznać się do tego, że od początku znali jego nazistowską przeszłość. Musieliby też potwierdzić, że sprowadzili do swojego kraju setki innych hitlerowskich naukowców, dając im szansę na nową karierę w Stanach Zjednoczonych. I dlatego właśnie nie zamierzali nic w tej sprawie robić, ale tak czy inaczej wokół von Brauna zrobiła się dość gęsta atmosfera. W zaistniałej sytuacji von Braun postanowił odejść ze stanowiska dyrektora NASA. Zaczął wtedy pracować w firmie lotniczej Fairchild, gdy w 1976 roku Zdiagnozowano u niego raka trzustki, zmuszony był odejść na emeryturę. Kilka miesięcy później zmarł. Równie wielką sławę jak von Braun zdobył Arthur Rudolf, inny naukowiec Hitlera. To właśnie on był ojcem rakiety Saturn V, dzięki której Amerykanie zdobyli kosmos. Tak jak von Braun. On również w czasie wojny pracował w fabryce Mittelwerk, która wykorzystywała więźniów pobliskiego obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora koło Nordhausen. Już w latach 30. Rudolf wstąpił do NSDAP. Dzięki temu szybko zrobił karierę naukową, pracując razem z von Braunem. Gdy w lecie 1945 roku amerykańskie służby Ujęły w Niemczech Rudolfa. W jego aktach napisano, że jest niebezpieczny i powinien zostać umieszczony w obozie dla internowanych, a następnie stanąć przed sądem. Ale potem Amerykanie postanowili o tym wniosku w jego aktach zapomnieć. Mocno zmienili też oficjalny życiorys Rudolfa, aby mógł otrzymać amerykańskie obywatelstwo i pracować dla Amerykanów. To Rudolf był głównym konstruktorem rakiety Saturn V, która, jak wspomniałem, była kluczową częścią amerykańskiego programu kosmicznego Apollo 11. Nazistowska przeszłość Rudolfa w czasach, gdy Amerykanie prowadzili wyścig kosmiczny ze Związkiem Sowieckim, nie miała żadnego znaczenia. Ta jednak, podobnie jak miało to miejsce w przypadku von Brauna, również po latach go dopadł. Tyle tylko, że Rudolf nie miał już tyle szczęścia co von Braun i został oficjalnie oskarżony przez amerykański Departament Sprawiedliwości o udział w zbrodniach. Wojenny. Zresztą amerykańscy śledczy nie mieli specjalnych trudności w tym, aby udowodnić to Rudolfowi. Ten jednak nie zamierzał się wcale do tego zarzutu przyznawać. Znał swoją naukową wartość i wiedział, jak wiele zawdzięczają mu Amerykanie. W rezultacie tego zaczęły się negocjacje pomiędzy stronami. W końcu zawarto ugodę. Rudolf zgodził się zrzec amerykańskiego obywatelstwa i zgodził się na deportowanie go do Niemiec Zachodnich, ale zachował sporą amerykańską emeryturę. Gdy w 1984 roku wrócił do Republiki Federalnej Niemiec, nie został jednak oskarżony o zbrodnie wojenne i bez problemu otrzymał zachodnioniemieckie obywatelstwo. W 1996 roku pozwał nawet Stany Zjednoczone o to, że siłą zmusiły go do zrzeczenia się amerykańskiego obywatelstwa, ale ten wniosek został przez sąd odrzucony. Stany Zjednoczone były tym krajem, który zdecydował o ostatecznym zakończeniu II wojny światowej. Pomimo, że Amerykanie wiedzieli o skali niemieckich zbrodni, w których uczestniczyli również niemieccy naukowcy, zdecydowali się na uruchomienie operacji Paperclip, zamierzając w jej trakcie przejąć naukowców Hitlera i zmusić ich do pracy dla siebie. Wierzyli, że dzięki temu Stany Zjednoczone staną się superpotęgą militarną. I dlatego Postanowili oszukać amerykańską opinię publiczną w sprawie niemieckich naukowców, którzy po wojnie znaleźli się w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie służby fałszowały ich karty personalne z danymi osobowymi i nagminnie naginały obowiązujące w Stanach Zjednoczonych procedury imigracyjne, aby jak najszybciej zrobić z nich amerykańskich obywateli. I aby jak najszybciej zaczęli oni pracować nad rozbudową amerykańskiego potencjału wojennego. Rozbudowa tego potencjału była kluczowym zadaniem, gdy zaczęła się zimnowojenna konfrontacja ze Związkiem Sowieckim. I były wymierne rezultaty takiego podejścia. To dzięki niemieckim naukowcom Amerykanie zdobyli kosmos. To również dzięki nim zawsze byli o krok dalej od Sowietów w zimnowojennym wyścigu zbroi. Z perspektywy interesów mocarstwowych Stanów Zjednoczonych było to wystarczająco dużo, aby zapomnieć o tysiącach ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych, bez niewolniczej pracy których naukowcy Hitlera nie dokonaliby tak wielu odkryć i nie prześcignęliby amerykańskich i sowieckich naukowców i wystarczająco dużo aby zapomnieć o tysiącach amerykańskich żołnierzy którzy oddali swoje życie w walce z hitlerowską trzecią rzeszą W następnym moim filmie opowiem Wam o tym, jak polscy urzędnicy uratowali w marcu 1939 roku grupę prawie 5 tysięcy Żydów z czeskiej Pragi, którzy obawiali się o swoje życie po tym, jak Hitler zajął Czechosłowację. To historia, o której nie przeczytacie w podręcznika. Nie zauważyli jej nawet badacze Holokaustu. I dlatego właśnie warto ją poznać. Ten film zatytułowałem: Jak Polacy uratowali praskich Żydów przed zagładą. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Andy Sadanowicz, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz kancelaria prawofilipa.pl a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Jan Duda oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał. Za co z góry dziękuję.